Cześć, tu Xorad i dzisiaj zaprezentuję Wam 10-miesięczną już kolekcję moich kostek. Jest tych kostek 21. 3 są takie bardziej typowo bryloczkowe. Nie wiem, dlaczego w ogóle nagrywam na podłodze i dlaczego tutaj przyniosłem timer. No i dobra, to lecimy z różnymi kosteczkami. Może zacznijmy od tej pierwszej. Więc tak, ta kosteczka... Czekajcie, żeby tylko tą ostrość łapało. Ok, więc to jest kosteczka Master Morphix. Kupiłem w sklepie za 13 zł, gdzieś w Olimpie bodajże. Jest to kostka dobra, lecz jest jednokolorowa i do kształtu jest naprawdę nią ciężko wrócić. Przykręcają się warstwy mniej więcej w taki sposób, jak widzicie teraz na ekranie. No i ona zmienia kształt, tylko w tym momencie nie chcę jej mieszać, bo ją jest troszeczkę właśnie tak. O, jest troszeczkę luźno. O, i w różne strony. I tak, w takim oto sposobem zmienia kształt. Naprawdę jest ciężko ułożyć, jeżeli jest na jednym kolorze. Więc nie polecam kupować na jednym kolorze, a naklejek na Master Morphixa nie ma niestety. Dlatego tej kostki za często nie układam. Ale bardzo fajna kosteczka. Nawet nie wiem z jakiej firmy. Lecz naprawdę godna polecenia. Się w miarę fajnie rusza. Jak na taką kostkę. Tej smary też jakiś mam. Więc tak, kolejna kostka jest to kostka 4x4 firmy Shengshu, wersja czwarta. Jest to wersja kostki 4. No i ona się rusza w zasadzie nie najgorzej. Znaczy, no nie najgorzej mówię, ale jednak troszeczkę brakuje jej do jakiegoś wejsu czy AOS-u do kosteczki takiej. Więc myślę, że ta kosteczka dla początkujących jest jak najbardziej, lecz potem właśnie niedawno sobie zakupiłem kosteczkę moją AOS-u i naprawdę widać tą różnicę. Tutaj mam jeszcze taki błąd lekki na naklejce jakiś. Kupiłem w Airbus sklepie tą kosteczkę. Macie unboxing również tej kostki u mnie na kanale. Ok, więc kolejna kostka jest to kosteczka Gear Shift. Tak ona się prezentuje. Niedawno robiłem unboxing. No i ta kosteczka charakteryzuje się tym, że można ją rozczepiać na każdą stronę w taki oto sposób. Naprawdę bardzo fajna kostka. No i oczywiście zmienia kształt, ma takie zębatki. O, w taki sposób mniej więcej rozczepia się i wtedy jedna warstwa się tylko kręci. Naprawdę bardzo fajna i ciekawa kostka. Myślę, że godna polecenia taka do układania sobie gdzieś tak na lecie i do lekkiego popisania się taką kostkę. Trudno jest dość ułożyć dla takiego widza jakby, a kostka sama jest ogólnie bardzo, bardzo prosta. Pewnie teraz się dziwicie, dlaczego przykładam tą krękę, ale tylko tak na razie mi kamera łapie ostrość. No i dobra, tutaj mamy kostkę moją Weilong wersja druga. Jest bardzo luźna, akurat moja kostka, ja mam wszystkie kostki bardzo luźne, jeszcze dawno na niej nie układałem. Ale ogólnie co do samej kostki to rusza się bardzo, ale to bardzo dobrze. Ostrości mi kamera cały czas nie chce łapać. Ale myślę, że jest godna polecenie kosteczka. Troszeczkę lepsza jest moją AOLONG, czyli wersja trzecia tej kostki. No i myślę, że o tej kostce już powiedziałem dużo w miarę. Naprawdę bardzo fajne naklejki. Firma moją Weilong wersja druga. Kostka naprawdę bardzo fajna. Więc teraz tutaj mamy kosteczkę, też bardzo, bardzo fajną. To jest moja główna kostka, na której układam. Jest to kostka, kurczę, tak troszeczkę średnio ta prezentacja jest takim nieostrym łapaniem. Dobra, jest to kosteczka Fangxi Shishuang 2x2, wersja 50 mm. Naprawdę bardzo fajnie się rusza taka kostka. Postanowiłem lekko oddalić kamerę. Dobra, więc kostka naprawdę prezentuje się dobrze i no, cały czas przepraszam Was za to, że nie łapię tej ostrości kamery, lecz bardziej się skupiam na tamtej jakby planie. No ale kostka naprawdę godna polecenia. Myślę, że bardzo fajna. Można nim spokojnie układać na zawodach. Więc kolejna kosteczka jest to Lanlan firmy Scube. Bardzo mocno zmodowany przeze mnie. Naprawdę kostkę modowałem z 2 godziny. Tutaj za chwilę zobaczycie, jak jest mocno to spiłowane. Możecie zobaczyć, o właśnie w tym momencie. Tutaj wszystko to popiłowałem. Kostka naprawdę rusza się bardzo, ale to bardzo dobrze. Jest nasmarowana. Więc dobra, kolejna kostka jest to kostka z Olimpu za 10 zł. Rusza się bardzo dobrze, nawet nie wiem. To jest chyba V-Cube czy coś takiego, kostka.
Na niej w zasadzie się uczyłem układać wszystko, nawet z Friedrichem na niej układałem. Wszystko w zasadzie na tej kostce mi przyszło. Ta kostka jest naprawdę dla mnie bardzo, ma duży sentyment. Układałem na niej naprawdę bardzo, ale to bardzo długo. O, i nareszcie znalazłem metodę, żeby nie traciła ostrości. Kostka naprawdę jest w miarę dobra. Myślicie, że jest słaba, ale no ja tak przynajmniej nie uważam. Ścina gdzieś z tyle i naprawdę można na niej sobie czasami poukładać, że jest już lekko zamulona. No dobra, więc kolejna kosteczka jest to Shengshu Linglong. Ona ma 46 mm. Jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna kosteczka. Rusza się wyśmienicie, po prostu jest ultra szybka. Stosuję ją głównie do OH, lecz gdyby była troszeczkę większa, to na pewno byłaby to moja kostka numer 1. 3x3. Rusza się po prostu wyśmienicie i każdemu polecam, a kosztuje tylko, dodam 15 zł. Okej, okay, kolejna kostka. Jest to Mega Minx, którego jeszcze ostatniej warstwy nie umiem do końca wykończyć. Lecz Shengshu, to jest Shengshu Mega Minx oczywiście. Lecz kostka naprawdę jest bardzo fajna, mi się ona bardzo podoba. Zamierzam się nauczyć jeszcze tej ostatniej warstwy do końca układać. Bo jak wiecie, że w takich innych troszeczkę kosteczkach jest gorszy. Bardziej w takich normalnych, znaczy kwadratowych. Sześciennych takich kostkach, ale myślę, że taka kostka też jest fajna i urozmaica moją kolekcję. Jeżeli zapomniałem dodać do kostek, w kolekcji mam 21 i to jest kostka, na której układałem już na zawodach. Była to moja kostka przez 5 miesięcy, główna. 3x3 oczywiście, jest to Shengshu Aurora. Tak, może myślicie, że jest słaba, ale nawet jak byłem na meetingu z Michałem Halczukiem, to sam poukładał tą kostkę i mówił, że bardzo, bardzo fajna kostka. Chwalił to. No i tą kostką doszedłem nawet do czasu w 20 sekund, czyli prawie tak jak teraz układam, naprawdę bardzo fajna kostka. Tak, zegar. Dobra, wracając do kostki, bardzo fajna, polecam każdemu sobie kupić, tak dla urozmaicenia w kolekcji. Myślę, że jest to produkt bardzo dobry od firmy Shengshu. Teraz mirror na srebrnych naklejkach, miałem powiedzieć plastiku. Bardzo fajna kostka, też Shengshu. Teraz same kostki Shengshu lecą. Myślę, że rusza się bardzo, ale to bardzo dobrze. Fajna kosteczka, urozmaica kolekcję. No i lubię ją czasami sobie poukładać, ale w szkole jest bardzo cicha, więc można na lekcjach sobie nią układać. Co prawda szkoła się już kończy, ale tutaj również taka sama kostka jak tamta, co mówiłem, że z Olimpu, ta V-Cube Otao kostka. Tylko tutaj mi brakuje jednego elementu, planuję kupić sobie jeszcze jedną taką kostkę i zrobić po prostu double cube'a. No ta troszeczkę się lepiej rusza, w ogóle nie była prawie używana, bo zgubiłem tą część właśnie. No, o właśnie, jeszcze w tych kostkach jest taka wada, że wypadają kapy ze wszystkich prawie miejsc, ale kostki ogólnie są bardzo, lecz to bardzo fajnie i myślę, że możemy przechodzić do kolejnej kostki, a kolejna kostka jest to Moju Aosu. Naprawdę bardzo fajna kostka i moja kostka numer 1. Moja główna kostka w czwórkach. Proszę się po prostu wyśmienicie. Nie trzeba nic więcej od nich chcieć. A tak mi ciężko układy przy stopie. Nową ostrość. A, ale myślę, że kostka naprawdę bardzo godna polecenia. Jest to kostka numer 1 na razie na rynku w czwórkach. Myślę, że dalej zostanie na tym miejscu, bo nic więcej od czwórek nie trzeba. Kolejna kostka, czyli nowa i moja główna 3x3. Moju Aolong 3x3 kosteczka. Jest to po prostu kostka genialna. Rusza się pięknie, Florian. No i nic nie trzeba tej kosteczki, więc nie będę omawiał, bo po prostu jest to kostka bardzo, ale to bardzo dobra. Kolejna kostka to 2x2 Rubik's Cube. Troszeczkę gorsza kostka. W zasadzie najbardziwniejsza, jaką można było praktycznie wymyśleć. Kostka ruszy się do kitu, to trzeba przyznać. Lecz to była moja kostka przez jakieś dobre 3-4 miesiące układałem na tej kostce. Po czym kupiłem dajanek, w którym mi troszeczkę części znaczy popuje, bo zgubiłem jedną, jakby to można powiedzieć, śrubę. Znaczy rozregulowałem troszeczkę i kupiłem właśnie potem Fangshi. Ale ta kostka naprawdę dla początkujących jak najbardziej. Czy myślę, że dla początkujących już można troszeczkę jakąś inną kostkę, na przykład Shengshu, no ale teraz właśnie wziąłem tą kostkę Dian 2x2. Rusza się bardzo dobrze, lecz teraz nie chcę nawet ścinać 405 stopni, dlatego żeby się po prostu cała rozpadła, bo jest jeden gwint
wyregulowany, znaczy jakoś wyszczerbiony, czy coś takiego. Więc już teraz na tej kostce nie układam, lecz bardzo cicha kostka i godna polecenia, ponieważ same kostki DN dobrze się ruszają, lecz popłyło, a Fangxi w ogóle nie popłyje, dlatego na niej układam. Tutaj taki breloczek, kostka najtrudniejsza w mojej kolekcji, której w ogóle nie umiem ułożyć, nawet nie chcę mieszać, więc no sorry. Tutaj teraz są dwie kostki. Takie, które dostałem w gratisie, tutaj odbiłem od jednej breloczek, od RB sklepu ich zamawiałem kosteczki. To właśnie dwa razy dostałem takie kosteczki malutkie. Można układać sobie na lekcję, gdzieś przyczepić przy komórce. Czasami jak się nam nudzi, nie mamy kostki, można sobie taką odpiąć i poukładać kosteczkę naprawdę bardzo fajnie. Mam takie dwie. Da się troszeczkę gorzej ruszę, bo tutaj nie smarowałem tą tak na mniejszych. Naprawdę bardzo, bardzo fajne kosteczki. Również unboxing. Mają bodajże 36 mm czy coś takiego. Ok, więc zostały nam jeszcze dwie kosteczki. Teraz to jest Floppy Cube. Bo dajże to jest Lanlan, tak? Lanlan. Floppy Cube 3x3x1. Zmienia kształt. Tak fajnie. Kosteczka tutaj można sobie to bardzo fajnie mieszać. Trzeba kolorami i kształtem ułożyć. Lecz kostka nie jest taka trudna. No i ostatnia kostka, czyli też kosteczka. Shengshu, mam ich dużo akurat w kolekcji. Shengshu kosteczek. Pyrka Shengshu. Ja nie mam innej pyrki, tylko tą. Pyrki innej nie trzeba. To jest najlepsza pyrka na rynku w tym momencie. Myślę, że rusza się znakomicie, nie trzeba nic więcej od pyrki. Więc to by było na tyle z tej prezentacji mojej kolekcji. Jeszcze mam różne takie plakietki z zawodów, no i też jakieś właśnie smary, pudełka, dużo pudełek mam po kostkach. Zbieram właśnie różne takie plakietki, takie jak, rzeczy jak timer czy mata, no i różne takie inne, jakieś śrubokręty do regulowania czy coś takiego. Więc myślę, że Wam się to spodobało. Nagrałem to już 13 minut, więc... Trzymajcie się i cześć! Na Raksorat! Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmikach i jeszcze Wam tak zaspoileruję, że kupuję chyba GoPro 3 Plus Black Edition. Więc dobra, trzymajcie się i cześć! Na Raksorat!